Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. To, że Polska jest przez ostatnie 20 lat funkcjonowania w gospodarce rynkowej dokonała w wielu dziedzinach skoku cywilizacyjnego, nie musimy sobie chyba udowadniać i pokazują to statystyki, pokazuje to przestrzeń publiczna po prostu. Ale jak pokazują również pewne zestawienia, jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o budowanie gospodarki opartej na wiedzy innowacyjnej. Jest oczywiście wiele warunków stanowiących o innowacyjności kraju, ale chyba najważniejsze to właśnie inwestycje w badania i rozwój wysokich technologii, a jedną z tych dziedzin są niewątpliwie techniki kosmiczne, techniki satelitarne. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, poprzez jej budżet finansuje Europejską Agencję Kosmiczną, chociażby system nawigacji Galileo. W latach 2014-2020 z moich danych wynika, że na programy kosmiczne nasz kraj wyda 495 milionów euro, ponad 2 miliardy złotych. Ale polscy naukowcy nie mogą ubiegać się o te pieniądze, ponieważ Polska nie jest członkiem agencji, nie jest oficjalnie członkiem agencji. I oznacza to, że większość polskich funduszy przekazanych do Unii Europejskiej na rozwój technologii satelitarnych stworzy nowe miejsca pracy, ale nie w Polsce, w Niemczech, w Francji, Hiszpanii, Grecji. W czerwcu 2011 roku podpisana została instrukcja negocjacyjna w sprawie przystąpienia do ESA, czyli do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ministerstwo Gospodarki zakończyło z powodzeniem negocjacje, przepraszam, techniczne. Pozostała końcowa decyzja rządu i, jak się domyślam, opłata składki, około 20 milionów euro. Ale też zaznaczam, że około 80% tej składki wróci do Polski. Więc pytanie jest, panie ministrze, nie czy, ale kiedy. Kiedy Polska oficjalnie stanie się członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej? Dziękuję bardzo.